chcieliśmy przedstawić gamę naszych produktów, a w szczególności Terrylanda, gdzie współpracujemy już na kupę, można powiedzieć, lat. Tą maszynę promujemy po to, żeby zerwać właśnie podeszwę próżną i część maszyn, które prezentujemy, czyli naszej głęboką pracę, czyli to, co polecamy, czyli magazynowanie wody plus wymieszanie resztek pożyniwnych. Pracujemy tą maszyną na głębokości od, można powiedzieć, już od 25 cm do 65. Cel maszyny i zbudowanie tej maszyny to polega na dwóch szerokości zębów. Mamy szerokości 80 i 40. Do głębszej pracy stosujemy 40 mm. Mamy 7 zębów, 9 zębów na 3 metrach. Polega to na tym, na całkowitym podcięciu i całkowitym wymieszaniu w górnej warstwy ziemi. Fuk dutowy mamy w sprzedaży od 1 czerwca tego roku. Już jest dostępny w konfiguracji 5 albo 7 redlic, które pracują na głębokości od 15 do 55 cm. Redlice są wyposażone w elementy robocze, które są wymienne. Elementy są ze stali borowej, duta i skrzydełka. Skrzydełka mają za zadanie podcinanie gleby na głębokości 15 cm. Dlatego są 3 regulacje. Jeżeli pracujemy na głębszych głębokościach, wtedy sobie te skrzydełka poprzez przekręcanie śrub regulujemy. Zawsze pamiętamy, żeby pracowały na głębokości około 15 cm. W pługu tutowym zastosowaliśmy podwójny wał kolczasty i tylko z takim wałem ten pług dutowy występuje. Szerokość robocza jest 3 metry, ale tak jak powiedziałem, w konfiguracji albo 5 albo 7 redlic. I tutaj mamy boczne ekrany, które się składają. Zawsze musimy pamiętać, że do transportu te ekrany składamy, dlatego że ten pług troszeczkę przekracza tą szerokość 3 metrów. Posiadamy w swojej ofercie pługi dłutowe o szerokości 2,5, 3 oraz 4 metry. Tymi pługami, czyli głęboszami, możemy pracować na głębokość do 50 cm. Posiadają one specjalne dłuto z warstwą poliwęglika, które jest zahartowane i dzięki temu nie zużywają się tak szybko. Pługi potrzebują moc od 150 do 300 koni, w zależności jaka jest szerokość tej maszyny, żeby doskonale, że tak powiem, wykonać bezorkowo uprawę ziemi. Maszyna doskonale zagęszcza tą warstwę, którą zostanie zruszona po wykonaniu odpowiedniej głębokości pracy dłut, których na 3 metry przypada 7 sztuk, na 2,5 5 oraz na 4 metry 9 sztuk. Pługi posiadają z tyłu wał tandem na kolczatce, który doskonale zagęszcza ziemię. Służy także to do regulacji hydraulicznej pracy tej maszyny. W ofercie Mandamu nowością na końcówkę sezonu 2017 jest pług dłutowy Grot. Jest to maszyna, która wpisuje się w najnowsze trendy uprawy bezorkowej i służy bezpośrednio do przerwania podeszwy próżnej. Pracując tą maszyną, zagłębiamy się na szerokość mniej więcej 60-65 roboczych centymetrów i użyte w niej zęby jako elementy robocze znakomicie penetrują glebę, przerywając wspomnianą podeszwę. Zespół roboczy składa się z kilku elementów. Podstawowym jest trzon zęba, do którego przykręcane jest dłuto redlicy oraz lemiesze skrzydłowe i osłona tego noża, która może być opcjonalnie wyposażona w nóż przecinający. Zespół taki może być regulowany zarówno pod względem jego kąta natarcia, jak i wysokości umieszczenia redlic lemieszy skrzydłowych, co też można dopasować do istniejących warunków na polu. Całość maszyny to przy 3 metrach możliwość wyposażenia jej w 3 bądź w 5 bądź 7 zębów. Jest podwójny wał kolcowy. Jest on wyposażony w dodatkowe segmenty składane, niwelujące powstawanie różnego rodzaju nierówności po obu stronach uprawianej powierzchni.
Wałtyn posiada regulację hydrauliczną głębokości pracy oraz posiada mechaniczną regulację kąta natarcia.